9288 km długości, 8 stref czasowych. Mowa oczywiście o kolei transsyberyjskiej, która jedzie z Moskwy do Władywostoku. Ja jadę do Irkucka, przekroczę 6 stref. Właśnie moje marzenie się będzie spełniać za chwilę. 4 dni w pociągu. Za mną Sobór Wasyla Błogosławionego. 5 dni w Rosji już za mną. Przygotowany na daleką podróż, ruszam dalej. Kolejny cel? Irkuck. Minęliśmy już Niżny Nowogród, tym samym przekraczając rzekę Wołga. Noc minęła spokojnie. Położyłem się około 23 i wstałem o 8 rano. Spało się całkiem dobrze. Na razie nikt za bardzo ze sobą nie rozmawia, nawet Rosjanie z Rosjanami, tylko wszyscy na siebie dyskretnie spoglądają. Jednak gdy wstałem, usłyszałem od sąsiada z naprzeciwka polskie dzień dobry, na co odpowiedziałem po rosyjsku dobre utra. Uśmiechnął się. To zostaliśmy bez lokomotywy. Sam pociąg nie pojedzie. Oto mój pociąg. Jest nówka sztuka. Przystanek, miejscowość Perm, około 30 godzina podróży. Ja stoję tutaj na moście, a pode mną jest mój pociąg. 20 minut mamy przerwy i ruszamy dalej. Thank you.
każdym wagonie na jednym z jego końców znajduje się samowar z wrzątkiem. Aby zjeść coś gorącego, najlepiej zaopatrzyć się jest w wszelkiego rodzaju zupki chińskie. Tak i ja zrobiłem. Mam teraz konserwy, chleb, ogórki, jajka na twardo, kawę i herbatę. Przed podróżą wiedziałem, że Rosjanie używają często majonezu. Ale żeby też do zupki chińskiej, o tym nie miałem pojęcia. Mamy noc prawie. Słoneczko pięknie zachodzi. Pytałem pani, ile mamy przerwy. 35 minut, powiedziała. Więc idę się rozejrzeć. A tu mój pociąg. Za mną stacja Jekaterynburg. Nie ma jeszcze połowy drogi. Drugi dzień podróży. Zarąbiście. Mi się osobiście podoba mega. Ja tak mogę jechać 2 tygodnie nawet w jedną stronę. Strasznie lubię pociągami jeździć. Jedzenia mam zapas. Zrobiłem zapasy za 1300 rubli, włącznie z alkoholem, ale nie ma na razie z kim się napić. A sam nie będę pił. Słyszałem, że piją w kolei transsyberyjskiej, więc flachę kupiłem. Ale no, zmieniają się ludzie, dosiadają się. Przedtem miałem od wczoraj całą dobę 2 facetów. Teraz na kilka godzin 2 dziewczyny poszły. Teraz w Jekaterynburgu dosiadło się kilka nowych osób. Jekaterynburg. Tu też zamordowano w 1918 Mikołaja II z dynastii Romanowów, ostatniego cara Rosji, który przed laty dokonał uroczystego otwarcia kolei transsyberyjskiej. O. To mój. Moskwa Chita. Wstałem o 7 rano czasu lokalnego. Za oknem pięknie świeci słońce. Tak w zasadzie to dopiero wczoraj wieczorem sobie uświadomiłem, że przekroczyliśmy już 2 strefy czasowe od Moskwy. Do tego w Jekaterynburgu przebiega granica kontynentów Europy i Azji, o czym też później zdałem sobie sprawę. Jestem już w Azji. Kolejne kilometry mijają. Choć może wydawać się to abstrakcyjne, zaraz po otwarciu linii przejazd koleją z Moskwy do Władywostoku trwał blisko 3 tygodnie. Obecnie trasę tą pokonuje się w ciągu 6-7 dni. No, kolejny poranek w kolei transsyberyjskiej. Jesteśmy gdzieś przed Omskiem. Temperatura 10 stopni. Tak rześko, godzina 9 jest. 2 godziny straciliśmy. Mam na myśli przesunięcie czasu od Moskwy. Tak więc, ale zapowiada się ładny dzień. Rześko, chłodno, ale słoneczko wychodzi. Patrzyłem na mapę na GPS-a. Bo skala odległości naprawdę robi wrażenie. Najlepiej samolotem tego nie czuć, ale najlepiej to przedstawiono w filmie, jak daleko nogi poniosą. Danton, tu was to będę widział. Ty siedziałeś w sztabie. U nas tlanka. Rysowałeś mapy. I co z tego mam? Gdzie jest przylądek Wierzchniew? Zielonego pojęcia geografii, co? No dobrze.
Z północy na południe ciągną się góry Uralu. Na zachód kleks, który nas już nie będzie interesował. Europa. Rzekę Irtysz mamy już za nami. Jesteśmy mniej więcej tutaj. Na wschód od Jeniseju płynie Lena. Rzeka Vitim i mała Olekra. W tym kraju mało jest to, co ma mniej niż 1000 kilometrów długości. Deszniew jest gdzieś bardziej na wschód. Północny wschód. Długo potrwa, zanim tam dojedziemy. Nigdy nie dojedziemy. Dadzą nam umrzeć z głodu i zimy. Jak ktoś nie oglądał, to polecam obejrzeć. A ja sobie kupiłem... Jesteśmy na Syberii, a ja sobie kupiłem piwko. Za 200 rubli, 1,5-litrowe. Biały niedźwiedź. Nazwa adekwatna do Syberii. A ty on туда посмотри, сейчас когда вот поезд проедем туда, перезнаешь фотографию, вообще нормально прямо. Это уже Иртыш, большой, пусть переезжаем. Иртыш, да, слушай. Иртыш. Большая река. Река, да. Она впадает, короче, в Обь. Где впадает? Обь, Обь. Обь? Да, Обь. Обь это, короче, вода называется. Я не знаю почему, но если с алданского языка переводить, Обь это вода. Omsk i rzeka Irtysz. Właśnie straciłem kolejną godzinę. Przekroczyłem już trzecią strefę czasową. W Omsku wysiada Alosza, nowo poznany Rosjanin, który, jak się można było spodziewać, lubił pogawarić i wypić za pokój i takie tam. Akurat inne słowo jest. Podczyniony, znasz co takie podczyniony? Podczyniony, no zrobiony u nas, podczyniony, że to coś się zrobiło, dokonało się. No вот я тебе говорю, вот вы подчиняетесь Евросоюзу, а я свободный человек. Wolny, wolny. A? Wolny. Da, ja, у меня вот везде воля, видишь? Jak сказать? Ty mi одно скажи, как у вас свобода по-польски, свобода? Вольность. Подожди, стой, а вот эта вот волынская резня у вас была там, это много лет назад. Этими с украинцами воль волынская резня, знаешь что такое? А, так, Волынь, так, Волынь. Это тоже вольно было или как? Как война. Так а Львовская область, она и есть ваша, эта область то ваша получается. Львовская область, это получается польская земля. Перед войной была польская. А? Перед войной. Омск, станция Омск. Досядь себе до нас. Jakieś 3-4 godziny temu taki Alosza, ale partyzan z niego ładny. Jak zaczął ze mną gadać, to normalnie całe szczęście, że wysiadł w tym Omsku, bo bym chyba 2 dni z nim nie wytrzymał. Oczywiście browarów kupił, polewa. Mówi, że nie chce z nami, z Polakami wojować, że nada budzie pokój. No coś strasznego. Pozytywny gościu, ale strasznie taki natarczywy troszeczkę. Wszystko miło niby tego, ale no nie szłoby z nim wytrzymać dłużej. Zamęczyłby po prostu, taki co lubi zamęczyć. Przyniósł kawę, zrobił, przyniósł kawę, kupił 2 kawy, dał mi jedną, wziął drugą. Przyniósł browara. On przyniósł tak po pół kawy w tym. I mówi, że tak po rusku się pije. I browara mi wlewał do kawy i sobie tak samo. Mówi, że to po rusku tak się pije. Strasznie był zdziwiony, jak... Bo mówi, że on mieszka właśnie w Omsku, tutaj wysiadł. I on mieszkają w Omsku i na tym mają gdzieś dasze, mają 2 hektary czy tam ileś, nie? Tu u was w Polsce, mówi, tak samo jest. I mówię, że chcesz na przykład sobie, mieszkasz w mieście, to mieszkasz w mieście, a... Chcesz mieć dacze, to sobie musisz
kupić tą daczę i tak samo ziemię. A u niego mówi, wszyscy tak mają. To u was, mówi, to płocho jest, mówi, u was, biednie. No wszyscy mają. Mówi, chcesz mieć ziemię 100 hektarów, 200 hektarów, od hektara odprowadzasz jakąś tam kwotę. Tu mówił, że to w przeliczeniu paczka papierosów za hektar. I tylko żebyś uprawiał tą ziemię. Strasznie był zdziwiony. Mówi, że na daczy u niego jest bania, jest łódka, można rybaczyć. Numer telefonu mi dał, mówi, żebym koniecznie przyjechał do niego na ryby. Ale ja muszę jechać dalej, Irkuck. Ale facet też widać po przejściach. Blizny, mówił, że walczył w Afganistanie, walczył w Czeczenii, a teraz pracuje w Gazpromie. Gdzieś tam daleko, daleko na północy, na biegunie. Pokazywał mi filmy z helikoptera. 8 miesięcy pracował i teraz wraca do domu na... Nie pamiętam dokładnie ile, na jakiś czas i później tu wraca. Bo to też nie wszystkie słowa ja rozumiem, jak już wchodzi na jakieś takie trudniejsze tematy. To już trudno jest wszystko zrozumieć dokładnie. Oczywiście unikam tematów politycznych, bo to jest zawsze temat drażliwy. W Moskwie 30 stopni. Opaliło mi ostro, że skóra z nosa schodzi, a tutaj na Syberii zimno. Maja. Przedtem w niektórych miejscach leżał śnieg, a teraz zaczyna padać. 10 minut po północy czasu lokalnego. Stanęliśmy w Nowosybirsku. Nowosybirsk. Daleka Rosja. Trzecie pod względem liczebności ludzi miasto w Rosji. Przerwa 50 minut. Pytałem pani, 50 minut przerwa. Jest zimno. Około 3 stopnie. Ja już nie świruję w krótkich spodenkach. Przedtem jak wyskoczyłem, to było chłodno. Więc teraz ubrałem polara, długie spodnie, skarpety. W końcu to Syberia. Coś nam zabrali, chyba lokomotywę znowu. Po raz drugi wymieniamy lokomotywę. Ale chyba doczepił wagon. Ubrany. 0 stopni. Syberia. Stacja Krasnojarsk, największe miasto przed Irkuckiem. I teren zaczyna się ładnie zmieniać. Tu pojawiają się górki, tak to były same równiny. Teraz będzie trasa ciekawsza do Irkucka i później dalej. Patrząc na mapę, właśnie widać pięknie rysujące się pasmo górskie. Moskwa Chita, to mój pociąg. Ale wiatr lodowaty po plecach. To już jest chyba bliżej niektórym do Japonii niż do Europy. I widać auta, masę aut z kierownicą po prawej stronie, jak w UK. Jeden. Kolejny, następny tutaj. Jeszcze jeden tutaj. Wszystko po prawej stronie. Większość. Albo może tak trafiłem, a tu jest po lewej.
Ostatnia noc pociągu przede mną. Zbliża się wieczór, za oknem pada śnieg. Przecież to Syberia, co się dziwisz, odpowiada starsza pani nauczycielka chemii z Irkucka, która siedzi naprzeciw. Zmieniliśmy kolejną strefę czasową. Na tej szerokości geograficznej będę miał już ten sam czas aż do Hongkongu. Dwadzieścia trzy minuty po północy, cały wagon śpi, a ja coś nie mogę zasnąć. Nie wiem, może nie chcę jutro wysiadać, tylko jechać dalej. Zastanawiam się. Ze stolicy Syberii, Irkuck. Po czterech nocach spędzonych pociągu wreszcie dotarłem. Oto dworzec w Irkucku. Kupiłem sobie bilet już do nauszek na jutro. Na początku babka mówiła, że nie ma plackarty wolnej, tylko kupiejny, czyli druga klasa, droższy, ale źle zrozumiała. Myślała, że ja potrzebuję na dzisiaj, a ja potrzebuję na jutro na noc. Czyli zostaje dwa pełne dni w nocy, jutro wyjeżdżam. Niesamowita sprawa. Wysiadłem właśnie z pociągu. W Irkucku jechała ze mną pani taka starsza, nauczycielka chemii. I obok siedziało dwóch żołnierzy. Jeden miał kwiaty, nie wiem, gdzie on te kwiaty kupił. Przygotowane miał piękny, taki czerwony pęk róż dla swojej żony. I drugi coś tam też dla dziewczyny. Fajny widok, jak wysiedli, zaczęli się witać z tymi swoimi kobietami. Także no kurde, super. Lecę szukać teraz hostelu.